Nazywam się Jan Zieliński, mieszkam na Białorusi, niedaleko Mińska, we wsi, która należała kiedyś Czapskim. Właśnie znacie chyba Józefa Czapskiego. Tam zachował się ten palacyk, mieści się tam Instytut Badawczy Ochrony Roślin. Ja tam przepracowałem 4 lata jako naukowiec. Z zawodu jestem biologiem, chemikiem, także zmieniłem wiele miejsc pracy, jak to trzeba było. No a teraz już jestem emerytem, ale pracuję społecznie w Domu Polskim w Mińsku od 2002 roku, od razu jako bibliotekarz i społeczny dyrektor Społecznej Szkoły Polonijnej w Mińsku. Mamy tam bibliotekę, około 12 tysięcy tomów, do 300 czytelników. Teraz jest uczniów w tym roku 462 i jeszcze tam pracuje Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Polskiej w Mińsku. Też jeszcze 150 uczniów dodatkowo. Piszę wiersze, kiedy nie chce się spać. Taka twórczość nocna, nocnego Marka. No różne oczywiście okazje. To, co zaczepia, zadusza może. No, oprócz tych utworów mam pracę naukową w dziedzinie z biologii, z ochrony roślin oraz z literaturoznawstwa polskiego troszeczkę. No co jeszcze dodać? Może właśnie jak się pracuje na Białorusi, jakie są warunki? Czy to jest taka lekka praca, czy też są jakieś problemy? Nie, po pierwsze, że wcześniej można było dużo takich grup w szkołach robić. Parę lat temu zmniejszono finansowanie, zmniejszono ilość godzin wydzielanych na takie przedmioty, chyba w ogóle na przedmioty podstawowe nawet. I teraz mniej uczniów i szkoły takie społeczne odgrywają jak najbardziej taką potrzebną rolę. I dlatego wzrost taki duży. Kiedy zaczynałam pracę, było 70 uczniów najwyżej teraz, powyżej 400 i chyba liczba będzie rosnąć. Bo duże zainteresowanie kulturą polską, językiem. Również do tego dokładają się jeszcze osoby ubiegające o kartę Polaka, bo muszą nawet chociażby na poziomie najniższym wiedzieć język polski, żeby rozmawiać z konsulem. Wspominał Pan, że był Pan w więzieniu na Białorusi. Z jakiego powodu? No ja byłem wtedy dzieckiem, jeszcze pierwszym maczyną salem. Ona pracowała w sielskim sklepiku jako sprzedawczyni. I tam jej kumy, synek dobrał kluczyk i po trochę kradł. No i kolejny sprawdzian i u niej nie starcza towaru czy pieniędzy. Nikt nie stał tam to szukać, kto i w czym winien. Jesteś odpowiedzialna za to, musisz siedzieć. Otrzymała 5 lat lagrów i przywieziono jej pod Archangelsk rąbać drwa. No, ale potem Stalin zmarł i ona otrzymała amnestię, ponieważ miała 3 dzieci nieletnich i do 5 lat lagru. A ja z nią nachodziłem się od razu w Mińsku, w więzieniu tym śledczym, a potem jak jej odprowadzono do lagru, mnie przeniesiono do domu dziecka dla takich małoletnich niemowląt prawie. No i ja pamiętam moment, kiedy ogłoszono amnestię przez Berię i mama przyjechała, zabrała starszych dzieci z domu dziecka dla trochę starszych dzieci. I ten moment już, no oczywiście trudności były, mieszkaliśmy w byłej warzywni, chociaż innym razem tam w te czasy ludzie gorzej mieszkali w ziemiankach takich nawet. No, ale trudne były czasy i jedna myśl była, co to do życia znaleźć.
Nie to, co jest, ale po prostu coś żyć musieliśmy. No ale potem dostałem się do takiej szkoły z internatem w Nieświeżu imienia Jakuba Kolasa, to znanego pisarza białoruskiego. Tam bardzo dobra ekipa nauczycielska była, bardzo dobra biblioteka po takim seminarium nauczycielskim. Mm-hmm. Nieświeckim znanym. Przede wszystkim przez byłych nieświeczan w Polsce i dalej za granicą. Tak. No i potem po wojsku dostałem się na Uniwersytet Białoruski, kończyłem, otrzymałem dyplom i pracowałem. Mm-hmm. Czy pan, mama miała takie problemy, a pan nie miał żadnych problemów jakichś większych? Jestem na liście terrorystów białoruskich od 90-tych lat, ponieważ byłem wiceprezesem Społecznego Stowarzyszenia Polonia w Mińsku. Wtedy wszystkich tych działaczy kulturowych narodowych mniejszości wpisano na tą listę i każdy ma w KGB teczkę, która pełni się od doniesień i częściowo z listowania za granicą. Czy ma pan jakieś kłopoty z tego powodu teraz? No nie wiem, tak aktywnie nie, ale podzielił się Związek Polaków na Białorusi, chyba znacie o tym. Jest podtrzymany przez rząd Białorusi i podtrzymany przez władze polskie. No chociaż ja liczę, jak i większość, że to dwie gałęzie z jednego pnia rosną. Ile razy pan w Polsce był już? Ja wiele razy. Byłem wcześniej częściej, bo mieliśmy kontakt z Lubelskim Polonijnym Centrum Nauczycielskim. Oni do nas przyjeżdżali 3 razy rocznie na nasze ferie jesienne, zimowe i wiosenne. A latem zapraszono nas na 2- czy 3-tygodniowy kurs do Polski, czy w Lublinie, czy na innych placówkach. Ja też uczyłem się w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Byłem w Zielonej Górze, w Częstochowie, w Warszawie, jeszcze w Białymstoku. Jak się pan dowiedział o konkursie poetyckim w Mielcu? U mnie pracuje taka nauczycielka Leonarda Muchina. Ona aktywnie pracuje w internecie i dlatego posunęła mnie parę lat temu informację, to ja wysłałem wtedy wiersz poświęcony może Prylukom i Mickiewiczowi. Że niby on jechał przez Pryluki, zaczerpnął tam wody i nazwał to źródłem poetyckiego natchnienia. Wodę Pryluską. No a może pan powiedział teraz kilka swoich wierszy, pamięta pan na pamięć? Nie pamiętam. Dla mnie, jak dla większości dobrych poetów, teraz łatwiej napisać nowy wiersz, niż przypomnieć napisany już. Wydał pan jakieś wiersze drukiem? Wydałem w tym roku na Białorusi tomik wierszy, około 100 stron. Tam są wiersze w języku polskim, białoruskim i rosyjskim. No, rosyjskim wcześniejsze takie. Jeden egzemplarz ja przekazałem dla Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu, także można skorzystać. A także jest tam napisany adres internetowy, gdzie można przeczytać te wiersze w wersji elektronicznej. Jak się panu podobał dzisiejszy konkurs i w ogóle Mielec? Bardzo miłe wrażenie ten konkurs i właśnie bibliotekarze mnie zachwycają, mieleckie, tyle pracują tak z zapałem. Mielec też spodobał się, chociaż kiedy jechałem pociągiem do Rzeszowa, jakoś niepozornie to wyglądała Polska trochę. Tak? Zaniedbana kolej troszeczkę. Kolej, tak? Tak, kolej właśnie. I na mapie, kiedy zobaczyłem, że kolej idzie przez Mielec, myślałem, że dojadę w
pociągiem, ale okazało się, że tory są, ale pociągu nie ma. To musiałem jechać, dojeżdżać już autobusem wczoraj. Dobrze, to dziękuję bardzo. Proszę bardzo.